Niezwykłe rzeczy powstały na warsztatach tkackich, które zorganizowano w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu. Zajęcia dla pań prowadziła Anna Kaznodziej z łódzkiej grupy kreatywnej. Uczestniczki warsztatów poznały dwie jakże oryginalne techniki ozdabiania tkanin. Pierwsza to uszlachetnianie tkaniny naturalnym barwnikiem roślin, wydobywając go przy pomocy małego młotka. Druga metoda polegała na malowaniu liści roślin przy pomocy pędzelka i odciskaniu ich na materiale, który wcześniej został odpowiednio przygotowany. Jak wyglądała praca, zależało wyłącznie od pomysłowości i kreatywności uczestniczek, które przygotowywały je z ogromną precyzją. Ważna była zręczność oraz dokładność, ale opłaciło się poświęcić czas, bo efekt był imponujący.